Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Deurhara i witam was w kolejnym odcinku z serii Crash Bandicoot 3 Warped. Zapomniałem przeczytać kurczę etapu. No cóż, kontynuujemy po prostu naszą przygodę. Już w trzecim świecie, dobra, zbiorę sobie te skrzynki i kurczę oni... Czym wyrzucacie? Koledzy? Okej. Okay. Tutaj spokojnie. I na dywanik. Pięknie. Dobra. Nie znoszę tych latających. Jak pamiętam, jak byłem mały i grałem w Crasha, to było naprawdę bardzo dawno temu, to bałem się tych latających główien. Okej, spokojnie. I znowu, kurczę, śmieciarze. Dobra, spokojnie. Crasha na spokojnie. Można bardzo łatwo przejść. I znowu ten latający dupek. No chodź tu. I skorpiony, które z dupy pojawiają się na... na tej siatce. Okej. W ogóle jestem... Dobra, nie będę próbował. Byłem ciekaw przez chwilę, czy mogę dostać się na górę siatki dzięki temu nowemu skoku. Ale nie będę już próbował i kombinował jakichś dziwnych rzeczy. Chociaż byłoby to dość ciekawe. Ale nie, nie widzę tam, żeby coś było. Okej, oczywiście nowy skok. I tutaj... nie? Okej, znowu ten nowy skok, który jest bardzo przydatny. I jak wy... To było wielkie. Nie wiem, jak to zrobiłem. Nie, nie. Wyłaź stąd. No okej. I git. Nie wiem, jak ja zebrałem tam tą skrzynkę, ale okej. Jakoś fartem. I dobra. I teraz pięknie na dywanik. Weź kryształek, ok. I mamy checkpointa, więc mamy, że tak powiem, spokój. Tutaj śmieciarze. Zaczekamy sobie, aż minie ogień git. O, mamy tutaj dodatkowy bonus, który jest odblokowywany tylko wtedy, gdy nie zginęliśmy ani razu. Gdy dotarliśmy do tego punktu bez żadnego deada. Tutaj już tracimy życia. Niestety. I skrzynki też się liczą, z tego co pamiętam. Okej, i teraz możemy na spokojnie. Okej. Dobra. Tutaj mamy dywanik. Tam coś... Fuck, ale już się wystraszyłem. Fuck. Nie wiem, jak to przejść. Mniejsza o to. Kurczę, nie wiedziałem, jak to przejść. Nie, dalej jest. Ale dobra. Ja nie wiem, jak tam to przejść. I nie będę po prostu drążył tamtego bonusu. Zwłaszcza, że te etapy, kurczę, są coraz dłuższe. Nie, nie, nie. Okej. I jak ja ciebie nie lubię. W sumie nikogo tutaj nie lubię. Ich wyjątkowo, pamiętam, nie lubiłem. Dobra, z tego co pamiętam, musiałem skoczyć tutaj, zaczekać, aż będzie miecz. Okej. Nie było tak źle. Nie, nie, nie odlatuj. Fuck, i teraz muszę uciec. Zdejechaj. Nie no, dlaczego ty się puściłeś? Ziom, nie kliknąłem nic takiego.
Aj, crash, crash. Czasami mnie zaskakujesz. Dobra, tutaj, wiesz co? Zdechniesz. W taki sposób. Nie? No to nie. I tu już się nie puszczaj, co? Okej. I 78 na 85. Podejrzewam, że tamte skrzynki były na tym hardkorowym etapie, z którym miałbym ogromne trudności. Dobra. Mamy gemę. I to jest najważniejsze. Nie. O nie. Tylko nie to. Tylko nie wyścig. I jesteśmy na 9 pozycji. Najśmieszniejsze jest to, że kurczę, połowa już wystartowała. W tych wyścigach nie można sobie pozwolić w sumie na żaden błąd. Gdy popełnimy jakikolwiek błąd, można od razu zrestartować level. Mam tutaj na przykład wypadnięcie z trasy na myśli, czy też właśnie o to i... Fuck. Nie. Warp room. Fuck. Jak ja nie znoszę tych etapów, ja pamiętam... To były moje znienawidzone etapy. Jeszcze jakby każdy startował jakoś razem i w ogóle działałoby to na jakichś normalnych zasadach. A nie, kurczę. Bo w normalnej wyścigówce co? Wypadniemy z trasy. Popełnimy jakiś dziwny błąd. Ale dalej mamy szansę na wygraną. Tutaj nie, tutaj już ta szansa przepada całkowicie. Dobra, tobie muszę jakoś... Fuck, jest samochód policyjny. Od boku mi się uda, udało mi się od boku. I dobra, jesteśmy na 6 pozycji. Teoretycznie mógłbym save'ować sobie na emulatorze, ale ja nie chcę tego robić. Ja bardzo tego nie chcę robić. Okej, mamy tutaj kolejnego, którego jakoś boczkiem... Kurde, co ty robisz? Fuck, ty szmato głupia! Dobra, mamy to zielone. Dzięki któremu wypadniemy z trasy. Jeszcze jakby 3 pierwsze pozycje. Zarąbisty bug, takie bugi mi się podobają. Dobra, teraz tu. I. Trzeci. Fuck. Nie widziałem tej dziury, fuck. Masakra. Nie. Jaja sobie robicie. Spieprzajcie mi z czymś takim. Nie widziałem tej dziury, bo się kurczę tekstura nie załadowała. A więc kolejna próba. Ejajajajaj, kurczę. Mam nadzieję, że w następnym świecie już nie będzie wyścigów. Bo ja nie wiem, co oni by mogli jeszcze tutaj wymyślić gorszego. Pierwsze, co zrobię, gdy przyjdziemy sobie to... Znaczy to i kolejny etap plus bossa. Pierwsze, co zrobię, to jest ogarnięcie, czy są może... O, dobra, teraz idzie ok. Czy są wyścigi w kolejnym etapie? Dobra, w takim razie tobie odboczku. Jest git. Jesteśmy na 5 pozycji, dobra. Jeszcze... Tutaj chyba byłem 6, z tego co pamiętam. Dobra.
Ajajajajajajajaj, dobra. Ale się udało. I teraz oby to zielone wziąć. I ciebie jakoś na tym zakręcie zrobić. Pięknie. Dobra, teraz ciebie. Hamulce, hamulce, hamulce. Nie pogardzę, jakbyście zaczęły działać. Dobra. I ciśniemy. Pięknie, 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 pięknie. Teraz tylko wejść przed tych dwóch debili. Dobra, ostatni, ostatni koleś. Ostatni koleś. I złap to. Fuck this shit, man. Tutaj jest dziura, pamiętam ją. Fuck, fuck, fuck. Weź to zielone, weź to zielone. Dobra, jest, udało się. Fuck this shit. Jest. Dobra, nie wiem już przy której próbie, już straciłem rachubę. Ale się udało, to się liczy. Kurczę. Jest. Teraz co? Teraz 15. Double header. I tutaj wydaje mi się, że będzie już po prostu spokój. Jestem ciekaw, jaki... Mamy Cortexa teraz? Trochę szybko jak na niego. Nie wiem, wydawało mi się, że on jest na końcu, tak jak w Bandicootzie dwójce. Dobra, tutaj... Na niego trzeba uważać. I okej. Okay. Dobra. Panie żabo! Oh, fuck. Nie, nie, nie! Dobra. Dobra, nie, nie. Dobra. Panie żabo, panie żabo. I git. I sobie oczywiście wszyściutko tak przejdziemy. Bo jak żeby inaczej. Tutaj nie wiem, czy tak mogę. I mamy checkpointa, mam nadzieję, że uda mi się go zebrać. A, już myślałem. Fuck! Myślałem, że teraz się pomyliłem. Da fuck. Lepiej dla mnie. Nie! Dobra. Uratował mnie ten dziwny skok. Życie, życie. I tutaj mamy kolejną skrzyneczkę. I dziadka maga. Mamy tutaj naszego... Fuck! Nie chciałem żaby. Magu! Nie pozwala sobie na zbyt dużo. No, jak chcecie, żebym ja go przeszedł? Skoro ja prosto na niego idę. Fuck, zdychaj! Mendo! Trzeba ich zwyzywać, żeby się posłuchali. Nie, nie. Fuck! Fuck, no i teraz... Nie, nie. Te checkpointy powinny być przy... Ajej. Te checkpointy powinny, kurwa, się znajdywać przy każdym z tych porąbańców. Zdychaj. Nie, więcej nie. Coraz mniej żyć. Nie, więcej nie. Fuck, dobra. Olać go. Ja nie chcę tak narzekać, ale dalej nie było checkpointa. I... Dobrze. Okej.
No i git. Nie, to nie miało być tak, bo teraz jest ta skrzynka, kurczę. I znowu. Dobra, never mind. Już nie myślę po prostu. Zresztą i tak bym nie zebrał wszystkich. Nawet w Crashu jest badziewna pogoda. I dalej mi checkpointa nie daliście, no nie wiem. Jak można być taką... Dobra. Jest. Okej, tylko mamy... Nie no. Jeszcze jestem ciekaw jednego. Gdzie są moje wszystkie maski? W żadnym z tych etapów nie mam już masek. To jest straszne. Dobra, tam jest... Tam jest już koniec. Czekaj, czy ja mogę... No. I takim oto sposobem udało nam się przejść. Dobra, już jest bosik. Nie, jednak nie jest Cortex. No to co mi Cortex tam gadał w tamtym loading screenie? Cortex jest na pewno w ostatnim. Tak jak zawsze w Crashu. Chociaż nie wiem, jak było w jedynce. Nie, w jedynce też był chyba ostatni Cortex. Dobra, i co my tutaj mamy zrobić? Bo tego bossa to ja totalnie nie pamiętam. Nie, też nie. Co ja mam z sobą zrobić, co? Odbić to mam? Nie, też nie mam odbijać. Nie, no kurwa, co ja mam z tym zrobić? Co, mam skoczyć do ciebie? Nie, też nie mam skoczyć do ciebie, no... Ślad mnie trafi. Dobra, miałem to ominąć. Fuck! Fuck! Okej, okej. Dobra, powiedzmy, że go mniej więcej ogarniam. I co, i teraz... Nie, jaki... Fuck this shit! Fuck! 9 żyć, dobra. To tak, jest okej. I teraz będą... Te laserki dziwne. Dobra, ten skok mi bardzo pomaga. I teraz powinieneś zrobić drogę, która jest nie... Która nie jest taka sama. Ty mi powiedz, dlaczego ja teraz padłem? Przynajmniej jest wszystko tak samo. Nie zmieniasz jakoś szczególnie tych wszystkich zasad tego. Dobra. Pierwszą powiedzmy, że ogarnąłem. Tylko, że teraz są dwa. A, bo ta idzie dołem. Fuck. Fuck. Dobra. Tutaj też jest ciężko. Ja, udało się. I teraz ostatnie. Ostatnie coś mi się wydaje, że będzie naprawdę hardkorowe. Dobra, udało się to. Nie wiem, jakim cudem. Znając życie, zaraz mnie zrobi w konia. I puści... Nie, jednak nie puścił. Dobra, tylko się nie chowaj, co? Bo ja tutaj muszę... Spokojnie, nie! Nie, ty kretynie! Nie wierzę, że mi to zrobiłeś.
Dobra. Dobra, pierwszy jest w miarę okej. Dobra, ciekawe jak drugi mi pójdzie. Gdyby nie ten skok, to ja bym tutaj nic nie zdziałał. On jest tak kurwa pomocny. Ja zdaję sobie sprawę, że ja teraz cały czas klnę. Ale wydaje mi się, że dokonałem złego wyboru, biorąc crasha, ponieważ to nie jest gra na moje nerwy. Dobra. Teraz mamy trzy te kuleczki. I udało nam się jakoś to przejść. Teraz to, czego bardzo nie lubię. Chociaż... Dobra, nie było tak źle. Musicie sami przyznać. I zdychaj. Dobra, ty mędziarzu. Dobrze ci tak. Co to jest? To spin longer and faster up to girl, press... Aha, dobra. Czyli co, ja mam teraz trzymać kwadrat. No, papa. Nie pamiętam, jak się ta niegodziwa zła maska nazywała. Ale okej. Mamy egipski etap i ja muszę od razu to sprawdzić. Dobra. Tak, ludzie, tak, nie ma tych wyścigów. Nie ma wyścigów, to jest coś pięknego. To jest naprawdę... chwila, w której można... Dobra, never mind. Nie, nie, panie faraonie. Zresztą nic nie robisz. O, mamy maskę. Kurczę, jak ja cię dawno aku-aku nie widziałem. No, fajnie. Hops. Nie, nie. Teraz bym stracił, kurczę, maskę z, w jakimś... Okej. Ja tą maskę chcę, kurczę, dotrzymać naprawdę długo. Znaczy, naprawdę długo. Ile się po prostu da. Tak naprawdę. Okej. Udało się jakoś przeskoczyć. Mam nadzieję, że... Dupa. Mogę sobie mieć nadzieję na checkpointy. Okej, ty się zaraz powinieneś odwrócić w tą... Okej, jak idziesz tyłem, to nie zwracasz na mnie uwagi. Dobrze, dobrze wiedzieć. Wiedziałem, że stracę tą maskę szybko. Szybciej niż się zdobyłem. I tutaj był już checkpoint. Ale dobra, przynajmniej nie padłem. I nie musiałem wszystkiego od nowa robić. To jest tylko ten jeden plus. No, no, no. Jebam, kabam. Pozwólcie, że życie sobie wezmę, bo jest mi naprawdę potrzebne. Okej, ty sobie... Fuck, już myślałem, że do mnie podejdziesz. No, wy się schowajcie. Byłbym... Okej. Fuck, fuck, fuck! I spadaj. Jesus, gdzie to spadło? Nie, nie. Nie! W ogóle po co ja do niego podchodziłem? Dobra, olać to, ciśniemy. Ciśniemy. I tutaj tak. Dobra, wy się schowajcie. Pięknie. I tutaj, dobra, tutaj spadają z dwóch stron. O, fuck.
To było blisko, to było naprawdę blisko. Mam nadzieję, że mi tutaj nic nie wyskoczy zza rogu. Dobra, 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 dobra i jest ok. Okej, spokojnie. Nie, 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 ale jak? Dobra, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Teraz ty, dobra. Odwrócony tylcem. Pan Faraon. Nie żeby coś, ale ja nie pamiętam tego momentu. W ogóle, gdzie mnie wywa... Da fuck? Dobra, zdeszkę się teraz pogubiłem. A, dobra, bo tutaj jest... A, never mind, dobra, dobra. Już olać to. Dobra, mogę zabić Faraona. To jest... dobra wiadomość. Nie no, ale... fajnie, wybrudziłeś mnie, no ale... co to zmienia tak naprawdę? Siódme życie. Przyda się, bo kiepskawo mamy... kiepskawo mamy sytuację. Jabłka, jabłka. I mamy tego Faraona, który nie wiem czy przodem też się da, ale tyłem, tyłem jak najbardziej. Tak. Zostawcie kciuka w górę za kurcze skoki. Tak. Zarąbiste. Fajny jest ten kręciołek. Dobra, z przodu też mogę go tak trzaskać. Dobra, dobra. Nie, nie, fuck, fuck. Idź, 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 uciekaj. Fuck, teraz mnie to zgniotło. I teraz gdzie ja zaczynam? Oczywiście tutaj. Po co stawiać checkpointy? Okej. Dobra. I teraz kolejny. Raz z tymi małpkami. Tutaj zaczekam aż mnie rzuci raz. I mam spokój. Dobra. Teraz jest ok. Ale... Dobra, spokojnie tutaj, spokojnie. Git. A teoretycznie teraz powinien zbierać wszystkie te lumpasy. Umpa lumpasy. Fuck. Jednak nie zamknęło się tak szybko. Aczkolwiek kurczę, jestem strasznie w gorącej wodzie kąpany. Tak, udało się. Fuck, 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 małpy! Głupie małpy. Masakra. Dobra, udało się. Koniec etapu. Koniec. Koniec tego. Huu. Dobra, myślę, że taki odcinek starczy, bo ja... Straciłem rachubę przy nagrywaniu tego wyścigu. I nie wiem po prostu, ile mam tak naprawdę nagrane.
Więc to by było na dzisiaj koniec. Postaram się przejść w kolejnym odcinku cały ten etap, znaczy cały ten świat, by w kolejnym już dokończyć sobie ten. Czyli co? Czyli dwa odcinki do końca w sumie Crasha. Więc trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Crash Bandicoot 3 Warped Chaos.